dzisiejszym odcinku nagrywamy Jak dobrze znamy się z Przemkiem. Haha, dokładnie tak, to ja, wasz ulubieniec i nasz ulubiony duet. Tak, lecimy tu. A teraz masz 2 minuty, żeby zrobić stylówkę taką, jaką ja bym ubrała na jesień. Teraz to jest na hajpie chyba, nie? To bierzemy, do tego to. Szerokie spodnie czy wąskie do tego się bierze? Ty, fajna. A buty, tak? Jeszcze? Ty, no to będzie git chyba. Do tego jeszcze odrębka. O, no to jest jesieniarskie, nie? Jest. Jest. Wybieramy stylóweczkę dla Przemka. Przemek nosi, o, takie duże kurtki. Dobra, size M. Zarąbisty w ogóle ten polar. Te spodnie w ogóle Przemkowi mega się mogą spodobać. Wiecie co? Jakby jestem usatysfakcjonowana. Więc zobaczmy jego reakcję. Jestem bardzo ciekawa, co też przygotował dla mnie. Dobra, Przemek, pokaż, jaką masz stylówkę dla mnie. Torebeczka. Czy to jest torebeczka, którą bym wybrała? A czemu nie? Ładne jest, bardzo. Buciki fajne. Mhm, buciki bardzo fajne, no. Takie spodnie. Oj, nie. Ale posłuchaj. Nie, nie ma szans. Ale ja nigdy nie widziałem się takich spodni. Tak, ja nie wiem, czy moja dupa się w to wciśnie. Teraz mamy do czynienia tutaj z teraz modną korporacją. Będzie pasować, bo to jest obcisłe i to też. No i do tego, no, wiedziałem, że trafię. Oczywiście. To, co mi się bardzo mi się tak, podoba. Tak, ogólnie Przemek zawsze mnie roastuje, jak mnie widzi w tej kurce. Dla mnie to jest jakaś cerata, tutaj... która po prostu jest lipna. Proszę bardzo, taki polar. Ogólnie też z tej samej firmy, co ty. Ten sam kolab. Co? Podoba ci się? Powiedz. Lećmy dalej. Coś, co kojarzy mi się z tobą, kurtki takie. Teraz mam dla ciebie takie luzackie. Ciekawe te spodnie. No luzackie takie. Myślę, że mogą ci się spodobać, jak będą na tobie leżeć. Pora się przebrać. Wyglądam jak idiota. Przemek jedzie na zimowisko. Ej, no normalnie wyglądasz. No, naprawdę, w tym super wyglądasz. Punkta nie dostajesz. Na pewno. A ty punkt dostajesz. Bardzo fajna stylówka i lecimy z kolejną konkurencją. Dobra, kolejna lokalizacja to oczywiście sklep z butami. Mamy 2 minutki na to, żeby wybrać, jakie buty wybrałaby druga osoba. Prosta sprawa, teraz ja pierwszy. Najpierw wybierzmy buty, które ja bym wybrał. Wika to zgadnie, bo byłem ostatnio w Sizerze z Wiką. Teraz wybrałem Wiki. Te mi się skojarzyły z Wiktorią od razu. Wiem, że na pewno szereg w głowie. Wybrałabym któreś z Jordanów, może powiedzieć, że te bym wybrała. Skoro sobie wybrałam tamte Jordany, to mu ja osobiście wybrałabym ten, bo są zielone, pasują do niego idealnie, ale on chyba nie lubi Jordanów z tego, co mi się wydaje, więc może jakiś New Balance albo coś takiego. Idealnie. Tak szczerze, to wybrałam ci te. Też te. Żadne. Ale kurde, mówiłem, że ostatnio byliśmy w Sizerze razem i mówiłem, jakie mi się podobają buty. A one są tutaj, popatrz. Gdzie? Nie widziałam. Nie zdobywam punktu. Niestety. Kolejna konkurencja to wybranie gadżetu i mamy na to minutę. Jeżeli chodzi o mnie, to cokolwiek halloweenowego. Ostatnio jestem zakochana w dekoracjach halloweenowych, ale tu też są jakieś. Jeżeli to mi kupi Przemek, to jestem kupiona. A jeżeli chodzi o rzeczy dla Przema, on lubi gadżety, ale ja nie do końca wiem jakie. To może być po prostu pierdółka tego pokroju. Szybko podmieniam, jednak nie biorę tego, tylko biorę takiego surprise boxa, bo kiedyś Przemek nagrywał z nimi odcinek i to mi się też z nim kojarzy. Dobra, no słuchajcie, mamy Halloween, musi być halloweenowego. Ona ma dużo świeczek. To wydaje mi się, że spoko, ona lubi takie rzeczy. Zobaczmy, co bym wybrał dla siebie. Jakby coś praktycznego. Co jest spoko, bo mi się akurat popsuła. A i tym właśnie sposobem jesteśmy już w Wiktorii. Bardzo ciężko było cokolwiek wybrać dla ciebie. Latałam po całym sklepie i mam wrażenie, że przez to, że Przemek teraz ma nowy wavik. Wiecie, jego nowym wavikiem jest to, że nie będzie sobie zaśmiecał mieszkania, więc on wszystko wyrzuca. Więc wybrałam coś, co dokładnie to zrobi, ale to mi się kojarzy z tobą, bo też to kiedyś na odcinku otwieraliśmy u ciebie. Surprise, okej, ale to jest fajne, bo lubię niespodzianki. I mogę to liczyć, bo zawsze to jest coś fajnego. Jeśli chodzi o ciebie, to wydaje mi się, że jesteś moim przeciwieństwem w tym temacie i bardzo lubisz sobie zagradzać mieszkanie różnymi rzeczami. Ja bardzo lubię sobie świętować różne okazje. Czyli jak jest Halloween, to bardzo bym chciała mieć halloweenowe różne ozdóbki. Słuchaj, ja wybrałem dla ciebie taką oto dynię i możesz tu włożyć świetluszkę. Będzie mi się z tobą kojarzyć, więc bardzo fajnie. I jest to moja pierwsza dekoracja halloweenowa w tym roku. Co to jest? Ej, generator losowych rzeczy. W takim razie podsumowując, obydwoje zdobywamy po punkcie. Pewnie, że masz na zdjęcie. Proszę, to dla ciebie. Masz termosik, tutaj będziesz mogła sobie. Tak. Kolejna konkurencja to będzie wybieranie naszych ulubionych przekąsek. Masz 2 minuty, lecisz. Dobra, Wika ostatnio cały czas z takimi waflami. Które ona to jadła? 4. Dobra, to jest 3. To jest to. To są te wafle. To są różne smaki, ale będą to czerwone. Jak głosy. Ja dla siebie bym wybrał taki popcorn, taki gotowy już. Nie taki demigrafy, tylko taki właśnie gotowy, że otwieram jak chipsy i sobie go jem. Tak szczerze, wiem totalnie. Wezmę mieszankę studencką, bo z nim kojarzą mi się orzechy. A jeżeli chodzi o mnie, codziennie mam przy sobie wafle kukurydziane od kupca i mam nadzieję, że też Przemek dobrze tutaj trafił.
O tak! Te wafle, które masz, bo masz ich mnóstwo, ciągle je jesz. Tak, cały czas jem. Więc wybrałem je. O kurde, faktycznie jem to czasami. Ty mi się kojarzysz właśnie bardzo z orzechem. Mam orzech zamiast mózgu. Co dałeś dla siebie? No ja dałem, że popcorn, ale taki gotowy. Zaliczasz czy nie zaliczasz? No nie. Wafelki, wafelki fajne, takie jak twoje włosy. Czy mogę otworzyć sobie i spróbować tego pysznego wafelka? Opowiedz coś o nich dla widzów? Gadaj i jemy. A ja? Pytasz, a wiesz, proszę bardzo. Pyszne wafle. Przemek, jeżeli masz ochotę, to mam dla ciebie jeszcze tutaj dwa smaki. Są dostępne wafle kukurydziane z czekoladą mleczną, wafle kukurydziane z białą czekoladą i kokosem i z polewą jogurtową z kawałkami truskawek. Czyli każdy znajdzie coś dla ciebie. Uwielbiam je tak naprawdę brać ze sobą wszędzie i tak jak teraz robimy sobie przerwę podczas nagrywek, tak również na Gen Z czy podczas trasy bardzo często robiłam sobie przerwę na takie wafle. A jeżeli chcecie pochrupać sobie coś w ciągu dnia, tak jak ja, ale grupiące, o panie! To oczywiście polecam wam wafle kukurydziane od kupca, a my już teraz wracamy do odcinka. I teraz będziemy kupować sobie też rzeczy do domu, to co ty byś wybrał do domu, to co ja bym wybrała do domu. Wiecie, o co chodzi. Wiemy, mamy wszystko, na to lecimy. Dwie minuty, lecę pierwsze. Jeżeli chodzi o rzeczy do domu Przemka, to sam się zdradził wcześniej, że z Tigera wziąłby na mydło ten chyba najbardziej i jest ostatnie w ogóle. A jeżeli chodzi o mnie, coś, żeby zrobić taki klimat jesienny u mnie w mieszkaniu. Co do mieszkania Wiktorii. Dużo świec, dużo złota. Tak. Tak. A przepraszam, czy są koce? No super jakieś tak. Jesienny, proszę pana. Najlepsza jakość. To jest taki super koc? Bierzemy. A co dla mnie? Uwielbiam zapachy, więc zapach byłby git. Kocyk, najlepszy. Myślałam, że będzie coś olbrzymi, od wielkiego. Zdobywasz punkt, jest jesieniacki, jest duży, jest biały, więc będzie pasować do mojego łóżka. O, tu jest jakaś prezentowa torba. O! Bardziej się opomagnie, no bo to jest na czyteczkę, a ja mam elektryczną, no to nie mieści się nawet. Nie zdobasz punktu w tym sklepie. No także cóż. To ten, a za to dziękuję. Chciałabyś takie coś? Nie. Da, wiesz, da. Tak głupio. Bo stwierdził, że mu się nie podoba, że pozwolił. Bo ja nie mam czyteczki, ja mam elektryczną, nie mam tego. Dzięki wielkie. Proszę bardzo. I dziękuję za to. Proszę bardzo, super prezencik. Teraz będziemy wybierać rzeczy, które używamy na co dzień. Pewnie. Masz minutę, dawaj. To mamy dla Wiktorii. Dwa spray, które używa stale. Co bym wziął? Jakiś pod pachę, tylko że nie dezodorant absolutnie, tylko to. I jakiegoś Axa. Jest tutaj kilka rzeczy, które Przemek zawsze ma ze sobą. On się śmieje ze mnie, że ja używam sprayów, które, wiecie, śmierdzą mi w ogóle. I mówi, że takie żele pod pachę są najlepszą opcją, więc jeden z nich na pewno biorę. Zapomniałam wskazać, co ja bym wzięła. No to jest każdy to wie. O, no tak. Spreje! Ty też oczywiście, ja powiedziałem, tak, tak, pokazałem to. To jest to combo, jakbym miała pokazać, to oczywiście bym to pokazała, więc mamy tutaj po punkcie. Po punkcie. No i kochani, tym razem lokalizacja to sklep ze wszystkim, książkami, grami. Tym razem mamy dwie minuty, czas, start! Nie wiem, czy ona czyta książki? Nie. Winyl. Ty, to jacket. Ma to? Kurde, gorzej jak ma. A dla mnie? To segregator i koszulki, no, czy takiego potrzebuję? Pomyślałam, że dobra, skoro Empik, to kupię mu segregator, bo cały czas o nim mówił, ale oprócz tego też dokupię mu coś innego. Dobra, to jest pierwszy prezent. O! To jest ta nowa? Mhm. Dobra, biorę nową płytę od taką. A jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście winy. Dobra, to było proste. No mówiłem o tym, tak? Aha, i mamy segregator. O! 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 Płyta! Nowa płyta tako. To dziękuję. Zaliczasz jej punkt? I tak. Z koszulkami? Idealnie, mam winy. I dobra, masz go czy nie? Ma. Idziemy wymienić, a teraz już lecimy z kolejną konkurencją, bo obydwoje zdobyliśmy po punkcie. A teraz już wybieramy dla siebie nawzajem jedzonko. Jesteśmy we włoskiej restauracji. Bierzemy mu lemoniadę. A jeżeli chodzi o zamówienie dla mnie, napiłabym się cappuccino. I lemoniadę jakoś do picia, tak samo dla Wiki. Ty mi to zamówiłaś? Ja zamówiłam ci lemoniadę. Dla ciebie. A ja dla ciebie, dzwonek. Pytanie, czy będzie jeden? Ja ci zamówiłam jedną lemoniadę, a ty mi zamówiłeś. Tak? Jeżeli chodzi o mnie, to cappuccino. Zawsze biorę cappuccino w restauracji. Lipa jakaś, gdzie? Nigdy. Naprawdę? Śmieszne, że zamówiliśmy dokładnie to samo. Z przystawek, no ewentualnie mogło to być na przykład bruschetta z pomidorami. Wika lubi sobie dużo zamówić. Zawsze bierze przystawkę, a weźmy bruschettę. Ciekawe, już widzę, że to jest dla mnie, bo ja ci tego nie zamawiałam. Tak, powiem ci, że ja się wahałem pomiędzy właśnie bruschettą, a pomidor z serem, takim buchala, coś takiego. O, lubię to. Kurde, i właśnie myślałem nad jednym i drugim i wybrałem to. To jest jedyne, co dałam z przystawek. No jeżeli bym miała tak? przystawkę, no to zjadłem
wskazuję, zaliczą ci oczywiście za to punkt. Powiem szczerze, że to jakby jest też pode mną. Ja bardzo lubię biskiety. Bardzo lubię tutaj krem z białych warzyw. O, Wika mega lubi kremy. Krem z pomidoru, z mozzarellą, pesto, bazylią i gini. To będzie to? Widzę, że on będzie przebiegł za moją całą menu. Mamy do czynienia tutaj z zupą krem, którą z pomidorów. Słyszałem, że lubisz. Lubię, ale nie zaliczyć za nią punkta. Tam była druga zupa, którą bardzo chciałam. Jaką? Krem z białych warzyw. Co? No. Nie. No, przepyszna jest. Sensu. Ja zamówiłam jedną rzecz na ciebie. Tylko jedna rzecz, przecież jestem taki głodny. Jeżeli chodzi o Przemka, to strzelałabym w jakiś makaron. Makaron z pesto bazyliowym. Dla siebie bym zamówił bólę wołowy z makaronem własnej produkcji. Spoko. Brzmi jak rosół. Tutaj musi się wstrzelić z daniem głównym. Zazwyczaj właśnie biorę lasagne. No i teraz mamy dania główne. Ona carbonarę lubi. Ale to lubi czy nie? Czy mi się pomieszało? Weźmy tą carbonarę. Wydaje mi się, że git. Ty masz... Teraz ja coś mam nowego. A co to jest za makaron? Pesto. Ja bym zaliczył, mimo że nie dałem. I carbonara jest okej, ale nigdy jej nie zamawiałam, bo jest dla mnie za tłusta i po prostu jakby nie jest to mój top wybór. Myślę, że ty zasługujesz na pół punkta. Makaron z pesto to jest coś, co bardzo lubię. Jest punkcik. Myślę, że jak najbardziej jest. Ty masz pół punkta. Proszę bardzo. No i kochani, już po zakupach teraz będzie prawdziwy test, bo będziemy odpowiadać na pytania. Czekam na pytanko jakieś. Pierwsze pytanie to Benek. Podaj miejsce, kiedy się poznaliśmy. Kto to pisał? Nie, to nie tak. Podaj miejsce, kropka. Kiedy się poznaliśmy? Gdzie się poznaliśmy, Przemek? A wiem gdzie. Gdzie? Zakopane. Tak, tak. No to była impreza, twoje 5 minut w Zakopanem. Przemek na mnie nie zrobił dobrego wrażenia wtedy. Wydawał się być naprawdę bucem. Jaki samochód chce mieć druga osoba? Ty co tam w tecowaniu piszesz? Po prostu czerwone, bo ty nie wiesz, czy ty chcesz Audi, Mercedesa, czy BMW, ty chcesz po prostu czerwone, nie? Nie czerwone, tylko wiśniowe. A po drugie, to jest poprawna odpowiedź, nie wiem totalnie, jakie chcę auto. Fajne to BMW. No, na razie jestem wierny Marce, jak już śpiewam, że zaproszę do mojego BMW, to nadal zaproszenie aktualne. Wymień imiona rodzeństwa. Dobrze. Wojtek, Jasia i Patrycja, tak. Lecimy dalej, kolejne pytanie. No. Jakiego przedmiotu w szkole nie lubiłaś, nie lubiłeś? Nie mam pojęcia, czego ty mogłeś nie lubić. Matematyka? Ja też myślę, że matematyka. Ale nie mam dobrze? No, nie ogarniałem za bardzo matmy. Geometrię ogarniałem dobrze, to wszystkie kąty, figury geometryczne to ogarniałem. Ja znowu z matematyką miałam taki love and hate relationship, bo byłam strasznie słaba w matmę, ale lubiłam matmę. Więc nie, matma to nie był mój najbardziej nienawidzony przedmiot. To był to przedmiot, w którym byłam najsłabsza. I WF to był mój najbardziej nienawidzony przedmiot. To dlatego powiem, że ogólnie WF moim również był nieulubionym przedmiotem. Dopiero zmieniło się to w liceum, kiedy miałem wyjątkowego nauczyciela z WF-u i to jest akurat historia w ogóle do opowiedzenia mocna. On był wychowawcą i powiedział, że nie potrzebuje zwolnień od rodziców, że jeżeli nie chcesz iść, to powiedz dlaczego, na jakiś przedmiot i nie idź. No, genialny nauczyciel, którego bardzo lubię. No, pozdrawiam pana Andrzeja tutaj. Ale ty wiesz co, zgadłaś. Wydaje mi się, że matematyka najmniej. Jaki znak zodiaku ma druga osoba? Lew. No nie, no ja, ale to akurat... To w tym pytanie... mam nawet przecież tutaj tatuaż. Tak, z tatuażu. Ja jestem typowym lwem, gdzie jakby każdy wie, że jestem lwem w otoczeniu. W szpitalu jakiego miasta urodziła się druga osoba? Czekaj, mam pomysł. A już zastanawiam, czy u ciebie to są górne czy dolne. Wiedziałam, że to Radlin. Wiedziałam, nie, ale... Wiem, że Radlin jest blisko Rybnika. Mega ogólnie podobne i też na Rydutowy. Co? Rydutowy! Co? Rydutowy. Ty rozumiesz, co on mówi? Rydutowy? Rurutowy? Jojojo? Rydutowy! Do czego ty nie rozumiesz? Ustrzyki dolne. Rurutowy? Ustrzyki dolne oczywiście poprawnie. Wymień imiona najlepszych przyjaciółek, przyjaciół. U ciebie jest to Kury i Borikson. Ogólnie jesteś Bartoś Kubicki, ale z nim znasz się dużo krócej i dużo większą więź masz z Boriksonem. No jest jeszcze, ja mam jeszcze jest Konop i mój przyjaciel też Hubert. Tak, i... No ja dałem proste, dwie Wiktorie, przyjaciółki. Dwie Wiktorie. Na jakich studiach była druga osoba? Marketing. Moda. No, dobrze. Jaka jest największa zaleta drugiej osoby? Ja muszę napisać zaletę, jaką ty byś dał swoją, a ty musisz napisać taką, jak ja bym dał swoją. Że po prostu takie dobro, że jesteś dobrym człowiekiem. Bo to jest dla ciebie ważne, to są twoje wartości. Poczucie humoru. Moim zdaniem takie dążenie do celu. Każdy cel, jaki sobie obrałem, jak na razie mam, więc... Tak, to fakt. To tutaj ja nie zdobywam punktu. Jaka jest największa wada drugiej osoby? U ciebie jest to organizacja, takie rozpraszanie się podczas robienia czegoś. Ja nie uważam, że to jest moja największa wada. To jest wada, która przeszkadza ludziom wokół mnie, a nie mi. Ale chodziło mi o to takie rozpraszanie się, że
już zaczynasz coś robić i potem zostawiasz to. A wiem, no to z tym mam problem. Że jesteś po prostu syfiasz. A ja dałem nerwowa, że jesteś. No jestem nerwowa, no. Ale to patrzcie. Ale nie uważam, że to jest moja największa wada. Uważam, że moją największą wadą jest overthinking, no. Gdzie druga osoba chciałaby polecieć w przyszłym roku i wymienić dwa miejsca? Ogólnie? Islandia nie. Chciałabym zaliczyć Grecję w przyszłym roku na 100%. A, no okej. Okay. Ogólnie no. To mam. Azja, że Tokio i Stany. No napisałaś Azję, to git. No, ale się znamy, co? Gdyby sytuacja zmusiła was do przeprowadzki, zamieszkalibyście w mieście czy poza miastem? Poza miastem. Ja daję miasto, ale nie w centrum. Dałabym to samo, co ty, no. Dla ciebie. Nie było takiej odpowiedzi miasto poza centrum, więc daję miasto i w centrum. Słuchaj, sprawa jest... A to wydaję poza miastem przez to, żeby nie było w centrum. Ale no to... Byś wybrał miasto, czy byś wybrał poza miastem? Nie, no to w mieście mi się dobrze, bo ja... Musi być odpowiednia okolica. Dlaczego? Bo ja mieszkam w takiej, że nie mam korba no i tak dobra, dalej. W centrum, lądujesz na Kazimierzu albo na Kazimierzu. Ale... Nie! Nie! Przedłużacie! Tylko nie Kazimierz! Przedłużacie tak to pytanie, że to jest koniec, dobra! Ja nie zdobyłam punktu, a ty napisałeś, że w mieście, więc zdobywasz punkt. Nie wiem jakim cudem, ale wygrałeś ty, Przemek! O, dokładnie tak! The win of the winners! Przemek! Jak ci się stało, ale widzimy się już niedługo, pa pa! W kolejnym odcinku na moim kanale, pa!